Największy kolarski wyścig już wkrótce przejedzie ulicami Katowic. Piąty etap Tour de Pologne rozpocznie się w piątek, 16 sierpnia, a elita światowego kolarstwa przejedzie od Spodka przez Mysłowice, Jaworzno oraz Jurę Krakowsko-Częstochowską. Mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Karolina Komada. Umiejętności sportowe i duch walki to na pewno zaprezentują kolarze uczestniczący w tegorocznym Tour de Pologne. Podczas piątego etapu wyścig zawita do Katowic. Start z ulicy Olimpijskiej obok siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tam też będzie finisz. Ten etap nie będzie łatwy. Katowice, szlakiem Orli Gniazd, Jura Krakowsko-Częstochowska. Tu jest prawie 2000 przewyższeń i jest możliwość odjechania, jest możliwość jakichś ucieczek i tak dalej. No, wiadomo, że te zespoły, które będą chciały doprowadzić swoich sprinterów do finiszu, czy te, które walczą o klasyfikację generalną, będą pilnowały tego peletonu, ale na pewno będzie dużo się działo. Piąty etap to 187 km, podczas których można zaprezentować miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To znakomita promocja nie tylko miasta, ale generalnie Polski. Pokazujemy, jak bardzo Katowice się zmieniają, jak w tych ostatnich latach dużo zmieniło się w naszym mieście, bo to nie tylko nowe inwestycje, to nie tylko nowe ciągi komunikacyjne, ale to cała infrastruktura miejska, w tym także zazielenienie ścisłego śródmieścia. To nie ulega żadnej wątpliwości, że warto to pokazać. Wyścig odbędzie się w piątek, 16 sierpnia. Tego dnia na mieszkańców będą czekały pewne utrudnienia. Na cały dzień zostanie wyłączony parking przy katowickiej strefie kultury, rondo generała Ziętka czy Aleja Roździeńskiego. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miasta.